Kontynuujemy serię Osoba Jezusa. Przechodzimy do lekcji piątej, Wielkość Chrystusa. Czytamy Efezjan 1:10. Aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w Nim. Rozważymy teraz tę myśl zaczerpniętą z listu do Efezjan. Wszystko jest w Chrystusie, by z nastaniem pełni czasów wszystko połączyć w Chrystusie. To jest ogólna wizja. A teraz zaczniemy ją dzielić na części. Podstawowym faktem u Boga jest wszystko obejmująca wyłączność Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Wszystko, co jest potrzebne do realizacji boskiego celu, jest w Chrystusie. To jest ta wyłączność Chrystusa. Na tym ona polega. Cokolwiek nie jest z Chrystusa, nie jest w ostateczności akceptowane przez Boga. To jest ta wyłączność Chrystusa do wszystkiego. Może się wydawać, że w swoim miłosierdziu Bóg pozwala swoim dzieciom na wiele z tego, co nie jest z Chrystusa. Jednak niezmiernie ważne jest, byśmy raz na zawsze ustalili, że Bóg nie daje na to przyzwolenia. Bóg może być długocierpliwy, ale w żadnym wypadku nie akceptuje tego, co nie jest z Chrystusa. Kiedy Bóg patrzy na Kościół, kiedy patrzy na nas indywidualnie, widzi tylko Chrystusa. Jego działanie z nami polega na tym, by nas uwolnić od wszystkiego, co nie jest z Chrystusa. Bóg powiedział, że wszystko poza Chrystusem jest dla Niego martwe i w tym zakresie działa On w nas progresywnie. W ostatecznym rozrachunku nie pozwoli na ani jeden fragment tego, co nie jest z Chrystusa. Kościół ma być tym, czym był Chrystus i kim jest jako niebiański człowiek. Nie potrafię tego wystarczająco podkreślić, gdyż ostatecznym zamiarem Bożym jest upodobnienie nas do obrazu Chrystusa. Musimy być nie tylko zdolnymi kaznodziejami słowa, ale demonstratorami tego, kim jest Chrystus. Nie wystarczy powiedzieć ludziom o Nim. Musimy im pokazać Chrystusa. To jest sedno i cel Pięćdziesiątnicy. Tylko to, co jest z Chrystusa, niebiańskiego człowieka, ma wieczne znaczenie. Dlatego im więcej Chrystusa, tym z Bożego punktu widzenia jest więcej efektywności. To po prostu znaczy, że co było i jest prawdą o Chrystusie, jako o niebiańskim człowieku, odnośnie Jego istoty, praw Jego życia, Jego służby i misji, ma być prawdą też w Kościele. Po to właśnie został dany Duch Święty. Jesteśmy szczęśliwi i mamy wiele cudownych przeżyć, ale celem tego wszystkiego jest to, by pokazać to, co jest z Chrystusa. Ostatecznym zamiarem Boga jest upodobnienie nas do tego, o którym mówimy. W poprzednich lekcjach pokazaliśmy, że ta zasada życia działa progresywnie w człowieku wierzącym. To znaczy, że Duch Święty działa stale, by upodobnić nas do obrazu Chrystusa. Mówimy o Chrystusie jako o niebiańskim człowieku, a nie o Jego boskości. My nigdy nie będziemy Bogiem. Mamy upodobnić się do człowieka Jezusa Chrystusa. Kościół jest również w Nim człowiekiem niebiańskim. Paweł nazwał Kościół jednym nowym człowiekiem. Kościół nie ma stać się żydowski lub grecki, męski lub żeński. Te i inne ziemskie podziały znikają i są odrzucane, a powstaje jeden nowy człowiek, gdzie Chrystus jest wszystkim we wszystkich. Chrystus w swojej rzeczywistej formie nigdy nie był na ziemi.
On jest Panem z nieba. Podkreślił ten fakt słowami z Jana 8:23. Ja jestem z wysokości. Co dotyczy Chrystusa, dotyczy też Kościoła. Co jest prawdą dla Kościoła, jest też prawdą indywidualnie dla każdego wierzącego. Jesteśmy na świecie, ale nie jesteśmy ze świata. Jesteśmy narodzeni z góry. Według Bożej myśli Kościół nigdy nie był ziemski. Paweł mówi, że Kościół był na niebiosach, zanim jeszcze nastąpił upadek człowieka. Był on w Bożych przewidywaniach, myślach. W Chrystusie mamy łączyć przepaść powstałą przez upadłe wieki. Paweł patrzy na Kościół z Bożego punktu widzenia i zawsze mówi o nim jako o całości. Na tym budowana jest wiara. Jeżeli zrozumiemy prawdę, że Bóg nigdy nie rozpoczyna, zanim nie zakończy, nasza wiara ożyje. Bóg patrzy na nas jako na już doskonałych w Chrystusie. Kiedy narodziliście się na nowo, Duch Święty ochrzcił was w Chrystusa, a to jest cud. Nigdy byście się tam nie znaleźli, gdyby nie cud nowego narodzenia. Kiedy już tam jesteście, macie trwać. Za trwanie jesteście sami odpowiedzialni, a trwacie w nim przez dokonywanie wyboru w codziennym życiu. Kiedy trwacie w Chrystusie i Bóg widzi was w Chrystusie, patrzy na przeżycia Chrystusa tak, jakby to były wasze. To za was Chrystus umarł. I dla was powstał. To dla was przyniósł odkupienie. W Chrystusie Bóg widzi gotowy produkt, chociaż jest w nas jeszcze wiele do zrobienia. Kościół jest widziany jako sformowany w tym wieku, ale natychmiast przeniesiony do nieba. Kiedy znajdziemy się w Chrystusie, jesteśmy posadzeni na okręgach niebieskich z Chrystusem. Posadzeni w okręgach niebieskich w Chrystusie to stwierdzenie Ewangelii. To nie znaczy, że będziemy tam kiedyś w przyszłości. Kiedy uwierzymy, jesteśmy z Bożego punktu widzenia odcięci od tego świata i przeniesieni z Królestwa Ciemności do Królestwa Syna Bożego. W tym momencie przestajemy być ziemskimi. W momencie przyjścia do Chrystusa jesteśmy duchowymi, niebiańskimi ludźmi, a to życie, które otrzymaliśmy przy Nowym Narodzeniu, życie wieczne, działa progresywnie i upodabnia nas do tego niebiańskiego człowieka. Musimy uświadomić sobie powiązanie z wiecznością i niebem i stamtąd brać wszystko. Nie ma innego początku. Mam uważać siebie za umarłego dla grzechu, ale żywego dla Boga. Gdyby zrozumiano to, o czym mówimy, nigdy nie byłoby tak zwanych świeckich chrześcijan. Świeccy światowi chrześcijanie są zupełnym zaprzeczeniem Bożych intencji. Nie usiłujemy być niebiańskimi ludźmi i nie mamy nadziei dojść do takiego stanu. Musimy patrzeć z takiego punktu widzenia, jestem w Chrystusie, narodziłem się z góry. A to oznacza, że jestem osobą niebiańską. Jeżeli tak rozpocznę życie, Duch Święty będzie mógł działać we mnie. Wszystko, co z tym się nie zgadza, musi zostać ukrzyżowane. Nie chodzi tylko o grzech i bezbożność, ale o wszystko, co jest sprzeczne z faktem, że przez narodzenie z góry teraz jestem istotą niebiańską, istotą duchową. W końcowym rozrachunku liczy się tylko to, co jest z Chrystusa. Ponieważ to jest prawdą, Bóg działa i stosuje dyscyplinę. Na przykład, wszelka dyscyplina, która pochodzi z upadku, jest odrzucana. Pociąganie przez Boga w górę, zarówno w życiu pojedynczego człowieka, jak i kościołów, następuje zawsze po śmierci i zmartwychwstaniu.
To przeżycie nie dotyczy tylko początkowych etapów, ale trwa cały czas. Kiedy Bóg zdobędzie człowieka przez narodzenie na nowo, zaczyna w nim proces śmierci i zmartwychwstania. Jan powiedział, ja muszę stawać się mniejszym, by on mógł wzrastać. To przez ten proces śmierci dla tego, czym ja jestem, Bóg robi miejsce dla wzrostu tego, kim on jest. Działanie tego prawa powoduje, że u Boga nie liczy się nic innego, tylko to, co jest z Chrystusa. Tylko to, co jest z Chrystusa, może być efektywne. A nasze przeżycie oznacza, że coraz więcej naszej mieszaniny musi znikać, by Chrystus zajął to miejsce. Do tego prowadzi niedomaganie. Wiem, że wszyscy boimy się niedomagań, ale nic nas tak dobrze nie uczy, jak niedomagania. Biblia daje nam wskazówkę, kiedy mówi, ducha naśladujcie. To znaczy, że jako ludzie możemy zejść z drogi. Ale jeżeli nasze serca są prawe, kiedy Bóg pozwoli mi w tym zawieść, to wiem, że muszę znowu być posłusznym. Bóg stosuje to prawo do końca. Kiedy wszystko zostanie powiedziane i zrobione i wszystkie wieki dobiegną do końca, w Bożej wieczności nie pozostanie nic innego, tylko Chrystus. Wszystko zatem warto poświęcić temu, by żyć w świecie, gdzie jest tylko Chrystus. Bóg chce doprowadzić Kościół do celu, by był pełen tego, który wszystko we wszystkim napełnia. Bóg postanowił od wieczności, że ten świat będzie napełniony Chrystusem, niebiańskim człowiekiem. Dokona tego przez zbiorowego niebiańskiego człowieka, który złączony jest z nim jako z głową. My, Kościół, jesteśmy dziedzicami i współdziedzicami z Chrystusem. Nasza jedność z nim jako głową czyni z nas jednego nowego człowieka, by odbicie Chrystusa było widziane w całym wszechświecie. Co Bóg więc czyni? On uwalnia nas od Żyda i Greka, a upodabnia nas do Chrystusa, do obrazu Jego Syna. To znaczy, że wszelkie Boże działanie z wami, ze mną, indywidualnie oraz kolektywnie z Kościołem ma reprodukować w nas moralny charakter Chrystusa. Kiedy dojdziemy do takiego stanu, wtedy Ewangelia może przepływać swobodnie przez nas, jako ciało Chrystusa, tak jak przepływała przez Niego, kiedy chodził po tej ziemi. W momencie, kiedy dojdziemy do tego miejsca, gdzie pozostałości tego, co nie jest z Chrystusa, odpadną od nas, wtedy On będzie w nas widoczny. On będzie wtedy uwielbiony w świętych. Nic dziwnego, że Paweł w liście do Efezjan modlił się, by oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Wyjście Izraela do ziemi obiecanej jest przykładem całkowitego zwycięstwa w Chrystusie. W 1 Koryntian 10, 6 do 10 Bóg powiedział, że to wszystko, co spotkało Izraela, było dla naszego przykładu. Wędrówka Izraela przez pustynię pokazuje drogę do śmierci wszystkiego, co nie jest z Chrystusa. To przez tą wędrówkę po pustyni widzimy, w naszym życiu wszystko, co nie jest z Chrystusa. Kiedy patrzycie na Izrael jako przykład dla was, możecie zrozumieć, jak Bóg działa, by upodobnić nas do swego Syna. Po 6 tygodniach od wyjścia z Egiptu Izraelici byli dalej od ziemi obiecanej niż kiedy zaczęli. Obłok przesuwał się na południe. Dlaczego tam byli? Dlatego, że Bóg ich tam prowadził. On prowadził ich tam, gdzie wychodziła na jaw pustynia ich serc.
Kiedy wy i ja wyjdziemy z Egiptu, czyli ze świata, przez nowe narodzenie, ciągle wiele z Egiptu będzie jeszcze w nas. Trzyma się nas wiele goryczy egipskiej. Bóg najpierw poprowadził ich do Mara, gdzie gorzkie wody ujawniły gorycz w ich sercach. To przez drzewo krzyża, wrzucone do tej wody, Bóg rozprawił się z tym wszystkim. Patrząc na ten przykład, widzimy, że to prowadzenie i wszelkie doświadczenia były po to, by skonfrontować ich ze stanem ich serc. Musiało wyjść na jaw ich nastawienie do Bożego prowadzenia. Kiedy słyszycie lud Boży narzekający, wiecie, że nie są zadowoleni z Bożego prowadzenia i zaopatrzenia. Są tak niewdzięczni jak Izrael. Niedługo po wyjściu z Egiptu powiedzieli do Mojżesza: w Egipcie mieliśmy porę, czosnek, cebulę, a tu nic innego, tylko ta manna. Chcieli wracać z powrotem do Egiptu. Tam był większy wybór. Setki lat później, kiedy przyszedł Chrystus, powiedział do nich i do nas: ja jestem chlebem, ja jestem manną. Ten sam duch jest widoczny w Kościele obecnie. Ludzie mówią: chcemy coś więcej niż tylko Chrystusa. Trzeba wyprawiać sztuki cyrkowe, by ludzie, którzy nazywają się chrześcijanami, chcieli przychodzić. Jeżeli zaprosisz gwiazdę religijną, religijnych klaunów, każda ławka będzie zapełniona. Jeżeli powiesz tym samym ludziom, że o 5 rano będzie spotkanie modlitewne i że będzie tam tylko Jezus, to nie przyjdzie nikt i będziesz najbardziej samotnym człowiekiem w mieście. To oznacza, że większość ludzi nie jest zadowolona z Bożego prowadzenia i zaopatrzenia. Kiedy Bóg dał Chrystusa, to dał wszystko. Ale ja muszę się nauczyć żyć zgodnie z tym, co daje Bóg, i być zadowolonym. Większość nigdy nie dostrzega wielkości Chrystusa. Na końcu, w przyszłych wiekach, nie pozostanie nic innego, tylko Chrystus. Wielki kaznodzieja S.B. Gordon powiedział: jeżeli dojdziesz do nieba, przy wejściu będzie krzyż. I ten krzyż powie ci, że nie może tam wejść nic, co nie jest z Chrystusa. Od momentu, kiedy narodziłeś się z Boga, do chwili, kiedy przebudzisz się na Jego podobieństwo, cała Boża praca z tobą polega na upodabnianiu cię do Jego obrazu, by stare rzeczy zastąpić nowymi. Zawsze można poznać osobę rządzoną przez Ducha Świętego. Znakiem takiej osoby jest to, że jest coraz bardziej zajęta Panem Jezusem Chrystusem. Przez cały czas Bóg się tym właśnie zajmuje, co nie jest z Chrystusa, poprzez krzyż i Ducha Świętego. Nie możesz zrozumieć krzyża bez Ducha Świętego. Przez Ducha Wiecznego Chrystus ofiarował siebie Bogu. To przez Ducha Świętego Jezus poszedł na krzyż. Ten sam Duch Święty, który poprowadził Go na krzyż, poprowadzi ciebie na twój krzyż. Jeżeli będziesz uczniem Chrystusa, musisz przejść proces, który tworzy prawdziwego ucznia. A pierwszy krok to: zaprzyj się samego siebie, weź swój krzyż i naśladuj Jezusa. Co to jest ten krzyż? To Duch Święty, który prowadzi nas przez sytuację Morza Czerwonego, gdzie nie ma innego wyjścia, tylko Bóg. Gdzie uczymy się opierać tylko na Bożym ramieniu. Duch Święty poprowadził Jezusa na krzyż. I Duch Święty przeprowadził Go przez krzyż. Krzyż, który wy i ja musimy nieść, to codzienne doświadczenia cierpienia i odrzucenia. Jeżeli w tych doświadczeniach życia
sprawdzisz swoje serce i nie ma tam świadomego grzechu, to wiesz, że to, co cię spotyka, jest od Ducha Świętego. To On cię tam prowadzi. I jeżeli Mu pozwolisz, On poprowadzi cię na krzyż, a zejdziesz z Niego, kiedy będzie mniej z Ciebie, a więcej z Pana Jezusa Chrystusa. To jest Boży sposób upodabniania nas do Jego Syna. Mówimy o osobie Jezusa, o niebiańskim człowieku. Kiedy patrzymy na Niego, rozumiemy, czego Bóg chce w nas. Kiedy patrzymy na Niego w duchu, jesteśmy przemienieni na Jego podobieństwo. To jest właśnie właściwy rezultat chodzenia w duchu. By człowiek mógł wytrwać w codziennych doświadczeniach, zmaganiach i pokusach, musi mieć nadzwyczajną wiarę w przyszłość. Bez tego człowiek nie może żyć. Jeżeli moja nadzieja jest nie tylko w tym życiu, mogę dać odpór wszelkim zasadzkom diabelskim. Znakiem prawdziwego wierzącego jest jego gotowość do poświęcenia teraźniejszości dla przyszłości. By jednak człowiek mógł poświęcić teraźniejszość dla przyszłości, musi mieć nadzwyczajną wiarę w nadzwyczajną przyszłość. Kiedy myślę o tym, że ja, który jestem najmniejszy z najmniejszych, zostałem przeznaczony, by upodobnić się do obrazu Syna Bożego, mogę znieść cierpienia i trudności teraźniejszości. Jaki On był na świecie, tacy i my jesteśmy. Kiedy to zrozumię, mogę powiedzieć z apostołem Pawłem, było to warte wszystkiego, by zobaczyć Chrystusa. Kiedy Go zobaczymy, według apostoła Jana, będziemy podobni do Niego. Jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, ale wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. To progresywne działanie życia prowadzi nas do takiego końca. Kiedy patrzymy na Jezusa w duchu, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę, zgodnie z 2 Koryntian 3:18. Hallelujah.